10 najlepszych sił specjalnych na świecie. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, Morze, Powietrze i Ląd. Czyli siły specjalne amerykańskiej marynarki. Prekursorem oddziałów SEAL był oddział komandosów działający w trakcie II wojny światowej. Siły Navy SEALS powstały na polecenie amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego. Walczyły w każdym większym amerykańskim konflikcie od czasu wojny wietnamskiej. Dziś są używane do akcji bezpośrednich i specjalnych operacji rozpoznawczych. Kiedyś działały głównie w taktyce niebieskiej, dziś są jednostką uniwersalną, jeżeli chodzi o działania specjalne. Operują głównie na lądzie, również w konfliktach nie będących wojnami. Oddziały marynarki Stanów Zjednoczonych, Sea, Air and Land, są militarnymi oddziałami sił operacji specjalnych marynarki USA, którym powierzono zadania takie jak zagraniczna obrona wewnętrzna, działania bezpośrednie, antyterroryzm czy zwiad specjalny. Ochotnicy, którzy przebrną przez 25-tygodniowy podstawowy kurs niszczenia podwodnego, dalej muszą odbyć szkolenie w ramach 16-tygodniowego kursu, aby zakwalifikować się do plutonu. I dopiero po przejściu tego specjalistycznego programu treningowego mogą nosić i szczycić się odznaką walki specjalnej, znanej także jako Trójząb SEALS-ów. Odznaka ta służy jako najszerzej znany znak rozpoznawczy wśród sił operacji specjalnych. Jest zazwyczaj noszona wraz ze skrzydełkami spadochroniarzy, które są przyznawane po 10 skokach. W maju 2011 roku Navy SEALS została uhonorowana przez prezydenta Baracka Obamę najwyższym odznaczeniem, jakie można przyznać w USA jednostce wojskowej. Unitat de Operaciones Especiales, elitarne oddziały hiszpańskiej marynarki wojennej, mają na swoim koncie wiele sukcesów. Jedną z pierwszych misji była ewakuacja hiszpańskich obywateli z Gwinei Równikowej w 1969 roku. Ponadto oddział ten prowadził operacje antyterrorystyczne przeciwko ETA. W 2002 roku zdarzyło im się także eskortować północno-koreański okręt. Szkolenie komandosów jest niezwykle wszechstronne i obejmuje m.in. walkę w wodzie, nawigację małymi jednostkami morskimi, marsze z ładunkiem ważącym 50 kg. Rekrutacyjne sito należy do najostrzejszych na świecie. Do końca egzaminów wstępnych udaje się dotrwać około 20% chętnych, ale zdarzały się lata, gdy procesu rekrutacji nie przechodziła ani jedna osoba. Kandydaci mogą w każdej chwili zrezygnować ze szkolenia. Mottem jednostki są słowa: my to ci, którzy wchodzą, a nie tylko tego chcą. W 2009 roku jednostka została wcielona do nowo powstałych sił specjalnych marynarki wojennej Hiszpanii. Zespół numer 9 Federalnej Straży Granicznej. Niemiecka jednostka antyterrorystyczna uznawana za jedną z najlepszych na świecie, będąca wzorem dla odpowiedników z innych państw, utworzona po tragicznych wydarzeniach w Monachium w 1972 roku. Tym zamachom poświęciłem cały odcinek na kanale Światowa Historia, także serdecznie Was zapraszam. Otóż zespół numer 9 jest używany do zwalczania terroryzmu, odbijania zakładników, eskortowania, zabezpieczania obszaru czy neutralizacji wyznaczonych celów. Proces selekcji składa się z trzech etapów. Mogą do niego przystąpić kandydaci z policji bądź Bundespolizei po 2 latach nienagannej służby. Najpierw odbywa się egzamin wstępny, bada się poziom inteligencji, cechy psychiczne i sprawność fizyczną. Następnie odbywa się 13-miesięczny trening podstawowy polegający na doskonaleniu ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich. Ostatnia faza szkolenia, trwająca 9 miesięcy, to już doskonalenie taktyki szturmowej, między innymi działania zespołowe. Specnaz, czyli siły specjalne wojsk radzieckich, a później rosyjskich. Na świecie jako specnaz określa się przede wszystkim wojskowe siły specjalne podległe wcześniej radzieckiemu, a obecnie rosyjskiemu zarządowi wywiadu wojskowego GRU. Po raz pierwszy użyte zostały podczas wojny domowej w Hiszpanii. Działały także podczas II wojny światowej, jednak ich największy rozwój rozpoczął się w latach 50. Według Wiktora Suworowa z czasem miały składać się z 20 brygad. Po około 1000 ludzi i 41 samodzielnych kompanii, łącznie około 30 tysięcy żołnierzy. Każda flota, armia i front dysponowały własnymi oddziałami komandosów. W czasie zimnej wojny doradcy ze specnazu wspierali promoskiewskie ruchy niepodległościowe, niekiedy biorąc czynny udział w walkach. Najkrwawsze walki specnaz
prowadził podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie, gdzie jego żołnierze zasłonęli zarówno odwagą, sprawnością w walce, jak i okrucieństwem. Po upadku Związku Radzieckiego Specnaz mocno podupadł, o czym świadczyły porażki w trakcie I wojny czeczeńskiej. Obecnie w ramach jednostki istnieje Centrum Specjalnego Przeznaczenia, w ramach którego funkcjonują co najmniej dwa oddziały, Zarząd A oraz Zarząd W. Zarząd A zajmuje się tylko uwalnianiem zakładników, zaś Zarząd W jest wielozadaniową formacją specjalną. Dla tych jednostek istnieją połączone struktury logistyczne, wsparcie oraz planowanie i dowodzenia. Ich dopełnieniem jest tak zwana Grupa Kadrowa 9 Pułku Specjalnego Przeznaczenia Witaś, wspierająca liczebnie oba wymienione podczas powyższych przedsięwzięć. Faktyczna wiedza na temat działania tych formacji współcześnie jest niepełna i nie zawsze wiarygodna, co ma ścisły związek ze skomplikowaną sytuacją polityczną w Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Skala przedsięwzięć, w jakich formacje specjalne brały udział, sprawia, że można je zaliczyć do najbardziej doświadczonych bojowo na świecie. Nierzadko żołnierze specnazu, będąc przygotowywanymi do pełnienia służby wojskowej, muszą brać udział w brutalnych treningach sprawnościowych, w trakcie których są torturowani oraz szkoleni na wypadek pojmania przez wroga i przesłuchań. W ten sposób uczą się przywygnąć do bólu fizycznego. Special Air Service, czyli elitarna jednostka specjalna przeznaczenia British Army, stanowiąca trzon sił specjalnych współczesnych brytyjskich sił zbrojnych. Została założona w 1941 roku. Początkowo jej głównym zadaniem było przeprowadzenie ataków dywersyjnych za liniami wroga w trakcie działań w Afryce Północnej. Ich motto brzmi: kto się ośmieli, zwycięży. Brytyjczycy są cenionymi konsultantami w swojej dziedzinie, m.in. ze względu na doświadczenie oraz intensywne i wszechstronne szkolenie. Mimo że wobec rosnącego wyrafinowania i skomplikowania sposobów walki terrorystów obecnie przeważają poglądy o koniecznej specjalizacji, np. w dziedzinie uwalniania zakładników. Wyrazem tego są chociażby operacje zwane przez Francuzów PROM na dużych obiektach ze znaczną liczbą zakładników. Kwalifikacje do tych oddziałów zdobywa się w tzw. Killing House, który jest budynkiem, gdzie całe pododdziały w kompletnym rynsztunku ćwiczą scenariusze operacji. Stosuje się amunicję bojową i takież materiał wybuchowy. Realizm zwiększa zagrożenie, ale i pozwala nabyć prawdziwych, a nie pokazowych umiejętności. Ograniczenia czasowe i środki pozoracji pola walki dają potrzebną symulację prawdziwego boju. Wymagania są wysokie, nawet do 4 sekund na opanowanie sytuacji w poszczególnych odbijanych pomieszczeniach. Jednostka, jako jedna z nielicznych w świecie, prowadzi cykliczne podstawowe szkolenie w każdym środowisku klimatycznym dla wszystkich swych żołnierzy. Jednostka wojskowa Grom imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Jednostka wojskowa, a wcześniej policyjna, sformowana w 1990 roku. Od utworzenia, właśnie w 90 do 99 roku, była pod jurysdykcją policyjną. Została utworzona, aby chronić transport Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela tranzytem przez Polskę. To zadanie było fundamentalnym i jedynym zadaniem tej jednostki. Po zakończeniu transportu Żydów zadania z tym związane zniknęły. Minister Antoni Macierewicz, po ustaleniu podstawowego celu istnienia jednostki wojskowej, postanowił nie rozformowywać jednostki 2305 ze względu na zdolności, jakie nabyła ona w czasie swego istnienia. W 1994 roku jednostka brała udział w operacji Upload Democracy i wykonywała tam zadania ochronne. Była to pierwsza operacja zagraniczna. W 1996 roku prezydent Kwaśniewski przekazał dowódcy pułkownikowi Sowińskiemu sztandar jednostki. Jednostka wojskowa Grom jest jedną z najbardziej wielofunkcyjnych jednostek na świecie. Świetnie sobie radzili zarówno w ciężkich klimatach jak Afganistan, Haiti czy też Iran, jak i w miejscach bardzo niestabilnych, choć bardziej przyjaznych klimatycznie, jak na przykład Slawonia czy Kosowo. Grupa służb specjalnych.
pakistańska jednostka, która znana jest również pod nazwą Czarne Buciany. Oddział stworzono w celu prowadzenia misji poszukiwawczych, ratunkowych, informacyjnych oraz pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Do najważniejszych operacji antyterrorystycznych SSG należy unicestwianie ataku na Akademię Policyjną w Lahore w 2009 roku, odbicie 39 zakładników ataku bojowników na kwaterę główną dowództwa armii Pakistanu. Grupa interwencyjna Żandarmerii Narodowej, oddział antyterrorystyczny francuskiej żandarmerii, założony w 1973 roku, powstała po wydarzeniach mających miejsce w czasie olimpiady w Monachium w 1972 roku. Francuski rząd planował utworzenie takiej jednostki na wypadek ewentualnego ataku terrorystycznego we Francji. Jigin jest główną jednostką antyterrorystyczną Francji, mogącą interweniować na terenie państwa, jak i za granicą. Podstawowe zadania to walka z terroryzmem lotniczym, tłumienie buntów więziennych, zatrzymania najniebezpieczniejszych przestępców oraz wsparcie oddziałów specjalnych policji. W czasie istnienia jednostka wzięła udział w około 1000 operacji, ratując 500 zakładników, aresztowując 1000 oraz zabijając setki terrorystów. W czasie akcji zginęło 2 komandosów, w czasie ćwiczeń 7. Jigin zatrzymał wielu groźnych przestępców i terrorystów we Francji i w Europie. Do ich najsłynniejszych akcji należy uwolnienie 30 dzieci z zaporowanego autobusu przez Front Wyzwolenia Wybrzeża Somalii w Djibouti w 1976 roku, uratowanie 171 pasażerów linii lotniczych Francji, lot 8969 w Marsylii w 1994 roku. Samolot został porwany przez 4 członków zbrojonej grupy islamskiej w czasie negocjacji z algierskim rządem. W 1995 roku aresztowano Boba Denarda na Kormorach. Delta Force, amerykańska jednostka specjalna utworzona w 1977 roku przez pułkownika Charlesa Beckwitha, wzorowana na brytyjskiej Special Air Service. Pułkownik brał udział w programie wymiany oficerów z brytyjską jednostką specjalną. Jest częścią połączonego dowództwa operacji specjalnych. Stacjonuje w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Delta Force jest najlepiej wyposażoną jednostką specjalną na świecie. Sprzęt, który otrzymuje, jest najnowocześniejszy i jako pierwsza testuje prototypy w akcjach. Część broni sprzętu jest skonstruowana tylko na jej potrzeby. Jedną z najsłynniejszych akcji jednostki jest nieudana próba odbicia zakładników w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie w 1980 roku. Jak chcecie o tym więcej posłuchać, zapraszam Was na film Wojna w Iranie na kanale Światowa Historia. Jednostka rozpoznawcza Sztabu Generalnego, Izraelska Jednostka Sił Specjalnych Sił Obronnych Izraela, nazywana także jednostką 269 lub jednostką 262. Jej żołnierze nazywają ją zwyczajnie jednostka. Siedzibą Sayed Matkal jest obóz Sirkin na przedmieściach miasta Petah Tikwa. Jednostka powstała w 1957 roku i była wzorowana na brytyjskim SAS-ie. Jest przygotowana do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych, rozpoznawania specjalnego i zbierania informacji wywiadowczych, pola walki antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych, głębokiego rozpoznawania i działań wywiadowczych oraz akcji bezpośrednich działań specjalnych na tyłach przeciwnika. Sayed Matkal jest również używana do misji ratowania zakładników poza granicami Izraela. Jednostki, do których można porównać jednostkę Sayed Matkal pod względem podporządkowania i przeznaczenia, to na przykład amerykańska Delta Force czy brytyjski SAS. Motto jednostki stało zapożyczone od SAS-u i brzmi: kto się odważy, zwycięża. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały: Światowa Kultura oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!